Dzień dobry Państwu, witam w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie informacji magazynu miejskiego. Dębiczanie chętnie wzięli udział w pikniku kawaleryjskim zorganizowanym przez miasto Dębica, Miejski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Kawalerii Konnej w Dobrninie imienia 5. Pułku Strzelców Konnych. Impreza miała charakter piknikowy i rekreacyjny, ale z licznymi walorami edukacyjnymi. Przypomnijmy, że Dębica była ostatnim miejscem postoju 5. Pułku Strzelców Konnych, który z miasta nad Wisłoką wyruszył na wojnę obronną we wrześniu 1939 roku. Dębica to miasto związane z pułkiem, ale także z postacią generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, pułkownika kawalerii Wojska Polskiego, generała Dywizji Polskich Sił Zbrojnych, a także komendanta głównego Armii Krajowej i premiera rządu RP na uchodźstwie. Mija 77 lat od dnia, kiedy generał Tadeusz Bór-Komorowski wydał rozkaz o wybuchu Powstania Warszawskiego, o podjęciu walki. To szczególna postać, mówię o Tadeuszu Borze-Komorowskim, dla nas Dębiczan, bowiem to właśnie generał Bór tutaj służył w armii austro-węgierskiej, to z Dębicy wyruszył na wojnę polsko-ukraińską w strukturach, w szeregach 9. Pułku Ułanów, a później walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Dzisiaj łączymy właśnie wątki kawaleryjskie, wspominając 5. Pułk Strzelców Konnych. Przed nami premierowy pokaz filmu o dziejach 5. Pułku Strzelców Konnych, a później lekcja śpiewu patriotycznego, bowiem właśnie łączymy wątki kawaleryjskie z wątkami z historią Powstania Warszawskiego. Głównymi bohaterami pikniku historyczno-patriotycznego byli rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Kawalerii Konnej 5. Pułku Strzelców Konnych. My kultywujemy tradycję 5. Pułku Strzelców Konnych, czyli barwy, odtwarzamy tradycję. Są dwa stowarzyszenia, jest też drugie towarzyszenie z Dobrynina, które przywieźli konie, też właśnie imieniem 5. Pułku Strzelców Konnych. Mamy rzędy końskie, mamy białą broń, czyli szable, lance, to czym oni walczyli, czyli broń sieczno-kłującą. Tutaj kolega wytwarza szable, bo no dzisiaj ta broń no nie jest tak ogólnie dostępna, a chcemy to wiernie otworzyć, tak jak nasze mundury na przykład też historycznie szyjemy, specjalnie zamawiamy, żeby były wiernie otworzone krój i wzór. Czyli chcemy to przekazać młodzieży, bo dzisiaj to jest taka trochę żywa lekcja historii, bo jeśli my te tradycje kultywujemy i przekazujemy je młodzieży, to na pewno więcej zapamiętają, niż gdy przeczytają to tylko w książkach. Zarówno dorośli, jak też dzieci z dużym zainteresowaniem brali udział w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów pikniku kawaleryjskiego w Dębicy. Patrząc na entuzjazm dzieci, które chętnie korzystają z przejażdżek koniami w rzędach ułańskich 5. Pułku Strzelców Konnych, myślę nie tyle, że warto organizować tego rodzaju wydarzenia, ale jest to naszą powinnością i koniecznością, a szczególnie, że uczymy w ten sposób historii, a później wspólnie wyśpiewamy piosenki Powstania Warszawskiego i wspólnie w ten sposób będziemy edukować i uczyć się naszej historii. W programie imprezy m.in. były przejażdżki konne oraz prezentacja umundurowania i broni 5. Pułku Strzelców Konnych. Dębiczanie z dużym zainteresowaniem oglądali pokazy, broń i rozmawiali z gośćmi tego historycznego wydarzenia. Dowiedzieliśmy się, że będą konie, oprowadzanki z końmi, a córa bardzo lubi konie, czasami mamy okazję przejechać je konno i dlatego też tutaj stoimy w kolejce, żeby się przejechać. Ja zawsze byłem zainteresowany wojskowymi sprawami, ciągnęło mnie do tego. Lubię dowiadywać się ciekawostek nowych, o broni, o tamtych dziejach, co się wydarzyło. Jak to każdy, powiedzmy młody chłopak, byłem zafascynowany żołnierką. No. Dla dzieci przy okazji spaceru, żeby ktoś zobaczyły coś historyczne, jakieś ciekawostki, no i te konie. Zdecydowanie najwięcej radości z możliwości przejechania się konno mieli najmłodsi mieszkańcy naszego miasta i regionu. Było bardzo fajnie. Mój brat się bardzo bał tego i postanowił nie jeździć. Namawiałam go trochę, bo to naprawdę fajne. Nie bałam się, no normalnie też jeżdżę konno,
Tylko na mniejszych koniach, ten był bardzo duży. Zatem za nami kolejna udana impreza w Dębicy, łącząca rekreację na świeżym powietrzu z żywą lekcją historii, która z pewnością jest szczególnie cenna dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. 2 miliony złotych z funduszy norweskich otrzyma miasto Dębica na budowę ogrodu sztuki, parków kieszonkowych i zbiorników retencyjnych. Gmina miasta Dębica przystąpiła wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki do konkursu ogłoszonego przez ministra klimatu w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu na dofinansowanie projektu w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. Mamy w tym programie zawarte też inwestycje, jakie jest zbiorniki wodne, tak zwana deszczówka, to są zbiorniki dla indywidualnych odbiorców, jak również szkolenia z zakresu ochrony przyrody, pomników przyrody. Tam jeszcze jest również zawarte renowacja parku tak zwanego jordanowskiego, czyli przycięcie drzew, jakieś nasadzenia. O stworzenie mini-parku między galerią a biblioteką już od dawna apelował Ryszard Kucap, kierownik galerii MOK, ale zawsze brakowało na to pieniędzy. Architekt, zmarły już Marek Krystek, wykonał nieodpłatnie wizualizację tego miejsca, gdzie zamiast betonowych płyt miałoby to być miejsce relaksu i odpoczynku. Miał być łącznikiem między galerią, biblioteką, miejscem spotkań, taką formą wręcz agory, z miejscami służącymi różnym działaniom artystycznym, kulturalnym, czy po prostu spotkaniom ludzi dębiczan tutaj w tym miejscu. Woda, zieleń, takie zakątki kameralne, plac na tyle duży, że można sobie było na to pozwolić. Początkowa koncepcja na pewno ulegnie teraz modernizacji. Tak czy tak będzie to plac służący wszystkim i służący sztuce także, bo możemy wyjść na zewnątrz i z ekspozycją i można połączyć działania biblioteki i galerii i sama biblioteka na zewnątrz może organizować spotkania autorskie czy jakiekolwiek inne przy sprzyjającej pogodzie, a i czytelnicy mogą tutaj spokojnie, nie tylko w samym budynku biblioteki, ale i na zewnątrz, no, korzystać z księgozbioru, czy z prasy, czy z czegokolwiek innego. Realizacja działań rozpocznie się w bieżącym roku, a finał nastąpi w 2022. Blisko 10 tysięcy gości w lipcu tego roku wypoczywało na terenie kompleksu basenów Nemo w Pustkowie Osiedlu. Co roku podczas wakacji mieszkańcy naszego regionu oraz goście odwiedzający gminę Dębica korzystają z licznych atrakcji zlokalizowanych na terenie obiektu: piaszczystej plaży, boisk do gry w siatkówkę i przede wszystkim basenów zarówno dla dzieci, jak też dla dorosłych. W jednym dniu mieliśmy rekord, gdzie było ponad 1100 osób w porównaniu do lipca tamtego roku, gdzie w tamtym roku mieliśmy 7000, więc w tym roku jest około 3000 osób więcej, z czego się bardzo serdecznie cieszymy. Największą atrakcją zdecydowanie jest nowoczesny, duży basen zewnętrzny, z którego najczęściej korzystają osoby wypoczywające w Pustkowie Osiedlu. Na terenie obiektu znajduje się też basen kryty, a obok jest kolejna gratka dla mieszkańców naszej gminy lubiących aktywnie spędzać czas wolny. Park linowy z trasami dla dzieci i dorosłych. W tym roku mamy też strasznie dużo grup zorganizowanych, gdzie różne instytucje organizują kolonie oraz półkolonie. Są to grupy zorganizowane nie tylko z powiatu dębickiego, ale również z powiatu mieleckiego. Są również sportowcy, którzy w różnych ośrodkach sportowych przebywają na zgrupowaniach, więc korzystają z naszego kompleksu tutaj basenów Nemo w Pustkowie Osiedlu. Łączą to przeważnie z parkiem linowym, który również mamy tutaj w Pustkowie Osiedlu. Grupy przyjeżdżają na basen, część grup idzie na park linowy. No i później grupy się zmieniają, więc bardzo serdecznie się cieszymy, że nasza oferta cieszy się dużym zainteresowaniem. Kompleks basenów w Pustkowie Osiedlu posiada także boiska do gier zespołowych, a palmy otaczające piaszczystą plażę stwarzają niepowtarzalny klimat sprzyjający wakacyjnemu wypoczynkowi i rekreacji na świeżym powietrzu. Obiekt z basenami zewnętrznymi czynny będzie do końca sierpnia, natomiast baseny w części zamkniętej dostępne są dla mieszkańców naszego regionu przez cały rok.
W tym roku podjęliśmy decyzję, że nie ma przerwy technicznej, tak jak to miało w tamtym roku, ze względu na to, że na początku roku sytuacja covidowa zmusiła nas do zamknięcia basenów i podjęliśmy decyzję, że na okresie wakacji nie zamykamy basenu. W samym miesiącu lipcu z basenu wewnętrznego skorzystało około 5 tysięcy osób, więc bardzo się cieszymy, że osoby mają do wyboru basen zewnętrzny lub basen kryty. Do końca wakacji pozostało jeszcze wiele pięknych i słonecznych dni, zatem z pewnością warto wybrać się do Pustkowa, aby skorzystać z licznych propozycji aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, jakie przygotowali dla Państwa gospodarze kompleksu basenów Nemo. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.